Dzień dobry, witam serdecznie, kanał Browar Gdynia. Jak co ranka pozdrawiam Was serdecznie. Dzisiaj z lekkim odświeżeniem. To jest piwo pszeniczne, piwo, które wskazuje na wiosnę, żegnamy śnieg. A tym bardziej, jeśli połączycie piwo pszeniczne, takie wiosenne, letnie, z klimatami morskimi, bo jak każdy wie, Koszalin leży nad morzem i to wcale nie chodzi o Kołobrzeg. Często mylone, to jest tak jak Szczecin leży nad morzem, mówią. No to dzisiaj o browarze Kowal. Kowal to browar położony, browar restauracyjny położony w centrum Koszalina. Na tyłach browaru, no właśnie, Van Poor czy Brock. Generalnie czerwona cegłówka, bardzo ciekawe klimaty. Jak widzieliście na początku, po lewej wejście do browaru, restauracji, a po prawej muzeum piwa. Także zaczynam powoli zazdrościć mieszkańcom Koszalina, że mają swój browar restauracyjny. Już raz browar Kowal był oceniany, ale w wersji sklepowej to były takie buteleczki ze srebrną naszyjce, taką, jak to nazwać, folią. Literka I, proszę, klikajcie, tam będzie recenzja chociażby jednego czy dwóch piw z browaru Kowal. Piwowar, pan Piotr, ja przypominam sobie, że rozmawiałem bodajże na targach poznańskich, wymienialiśmy swoje doświadczenia sprzętowe, bo otóż okazuje się, że waży ten browar na sprzęcie Kaspar Schulz, czyli tym samym, którym chociażby posiada browarnia Gdańsk. No, skoro o tym mowa, to wziąłem trzy piwa z browaru Kowal. Jedno już wypiłem, to jedno to było jasne piwo niefiltrowane, które określiłem po prostu, one było chyba 11 plato, 11,3, tak trochę dziwnie, jako swetly leżak. Piwo orzeźwiające w sumie określam jako dolnofermentacyjne z lekką dozą diacetylu, czyli tak troszeczkę po czesku. Całkiem przyjemnie, nawet po ogrzaniu było rzeźko. Inną pozycją to piwo ciemne, niefiltrowane. Ja tu przy okazji chcę Wam pokazać, jak wyglądają nowe etykiety. Dla mnie to nowe, ponieważ samoprzylepne, takie bez kontry, naklejki, czasem krzywo przyklejone, ale są z połyskiem. Kapsel również firmowy, proszę bardzo, browar restauracyjny z własnym kapslem, Kowal. Piwo ciemne, niefiltrowane, 12,5 ekstrakt wagowo, 4,7 alkohol. Zasyp naturalnie mętny, naturalnie oczywiście. Woda, o proszę. Słody jęczmienne, czyli pilzneński. Rauch, karamunich, karafa i sour, czyli zakwaszający bodajże. Chmiel polski, marynka, no i drożdże, nie wiadomo jakie, Koszalin, mini browar, www.minibrowarkoszalin.pl. A dzisiaj spróbuję kołobrzeskiego latarnika, czyli rozumiem, że piwo pszeniczne, ono jest dosyć klarowne, kurczę. Mam nadzieję, że na dole jest jakaś odrobina drożdży, przynajmniej tak się wydaje w butelce. Również kapsel firmowy. Piwo nawiązujące do klimatów morskich, ma się sprzedawać i będzie się pewnie w Kołobrzegu sprzedawać latem, czy tam w Mielnie, czy w ogóle w terenach tam Rewal nadmorskich. Piwo pszeniczne Weizen 12 plato, 4,8 alkoholu, 1 czerwiec 2018 rok. Zasyp, to wszystko się tutaj pojawi, temperatura serwowania od 7 do 9. No i okej, to co? Żeby już nie rozmawiać za dużo, lejemy. Aromat bardzo przyjemny, goździkowy bardziej, nuty banana w tle. Ciekawie to wygląda. To ciekawe, nie? Że aromat może wyglądać ciekawie. No, nie jest źle. Leję tak, żeby nie odgazować. Na razie jest klarownie. To jest przed zalaniem reszty. Tak wygląda pszeniczniak z Kowala. No kurczę, w tej chwili wygląda jak no jak pils, krótko mówiąc, ale odróżnia go. Bardzo ładna piana. Piana jest pięknie zbudowana na dwa palce. Drobno oczkowa. Nasycenie bardzo ładnie pracuje. Muszę powiedzieć, że jestem nasyceniem, jestem tego piwa i tym tak zwanym bąbelkowaniem jestem zauroczony. Czy coś się stanie, czy coś się zamąci?
Na szczęście tak. Niedużo, ale jednak na tyle wystarczająco, że piwo w tej chwili stało się już opalizujące. Proszę, jak te drożdże tutaj na dole, to chyba będzie widać, prawda? Jak one tutaj... jak one tutaj opadają. Tworzą taką mgiełkę. No, wygląda bardzo dobrze. Wygląd świetny. Bardzo ładna piana w formie poduszki. Trwała. W ogóle nie pękające. Proszę, posłuchajcie. Nic, prawda? Świetny widok. Ładnie krążkuje. To co? Mini browarze Kowal. Panie Piotrze piwowarze, obsługo, z którą rozmawiałem. A, piłem z kranu piwo marcowe. Całkiem dobre, gdyby nie to, że był... Znaczy, generalnie piwo bardzo dobre, natomiast ogląd tego piwa, ono jest bardzo podobne kolorem do tej pszenicy. No, troszeczkę mogłoby być ciemniej, jako marcowe, ale świetny, czysty profil, prawie czysty profil, troszeczkę taki brzeczkowości z troszeczkę karmelu, świetny balans między delikatną chmielowością, mówię o marcowym, a podstawą słodową. Także szacun. A teraz lecimy z pszenicznym. Ok, WB-ki, WB06, drożdże. Piana się zredukowała do obrączki. Mamy tutaj przewagę goździka. Nuty banana są w takim aftertaste, w tle. I mamy do tego dosyć dobrze komponującą się podstawę słodową. Czyli wszystko, co powinno być dobrej pszenicy, klasycznej pszenicy, powiem tak. No to tu jest. Czasem bywa tak, że piwo pszeniczne jest, pachnie goździkiem, czy tam smakuje goździkiem, bananem, ale podstawa słodowa nie nadąża za tymi aromatami i ostatnio degustowany niemiecki klasyk troszeczkę poległ, klasyk z Lidla, ponieważ to piwo moim zdaniem było puste. Jeżeli miałbym się do czego czepić, to klasyczna pszenica właśnie powinna być tutaj w stronę chociażby kołobrzeskiego latarnika. Czyli tak, piwo jest dopełnione podstawą słodową. Podejrzewam pół na pół pszenica jęczmień. Tak mam nadzieję przynajmniej. Do tego dochodzi smak, przeważający smak goździka. I troszeczkę bananowości. No i cóż trzeba więcej? No pytanie, ja za to piwo dałem 8 zł. I myślę, że jak na cenę browarów restauracyjnych, które odwiedzam, które sprzedają piwo na miejscu, to jest cena mniej więcej wyważona. Zdarzało mi się płacić za butelkę półlitrową nalewaną w beznadziejnych warunkach prosto z kranu, na przykład 10 zł. I to piwo było praktycznie nie do picia. Oczywiście to nie było w browarze Kowal. Natomiast to jest świetnie. Klasyczna pszenica. Nie będziecie zawiedzieni, krótko mówiąc. A więc mieszkańcy Koszalina. Ja mam nadzieję, że znacie to miejsce. Czyli browar, mini browar Kowal. Piwo sprawia wrażenie bardzo gęstego, bo wysycenie jest bardzo leniwie. Wydaje się walczyć z grawitacją. Ale piwo nie jest zamulające, chociaż jest gładkie, faktura jest może nie oleista, ale taka mięsista. Ja nawet w pewnym sensie doceniam tutaj nuty takie weizenbockowe, czyli takiej suszonej moreli, to mi się podoba. No, to taka krótka retrospekcja. Piwa niefiltrowanego, ciemnego na kanale nie będzie, będzie na Instagramie, na który zapraszam, Browar Gdynia Instagram, czy też fanpage facebookowy Browar Gdynia również. No dobra robota, panie Piotrze, dobra robota. Kołobrzeski latarnik w tej formie, w tej etykiecie, ta warka ważna do 1 czerwca, 18 rok. Wasze zdrowie. Będę sobie powoli pił.